Za co kochać starszych braci w wierze? Ewagriusz mówi, że za to, że przez swoje modlitwy i ofiary namaszczają nas do walki ze złem. Czy rzeczywiście starsi w wierze to robią? Miejmy nadzieję, że tak. Ale jeżeli my za to ich szanujemy i za to im dziękujemy, to utwierdzamy ich w tym, że takie jest ich zadanie. Że jeżeli jestem starszy w wierze, to moim zadaniem jest przez modlitwę i ofiarę namaszczać do walki moich młodszych braci, moje młodsze siostry. Jeżeli to się dzieje, to ten szacunek jest pod właściwym adresem. A ten szacunek też jest błogosławieństwem, czyli drogą do zbawienia.